Siema, siema, witam was w dzisiejszym odcinku z typowania i dzisiaj sobie wytypujemy galę UFC 266, wróć, 268, bo 266 była w tamtym tygodniu i smutną na pewno nowinką będzie, że Jan Błachowicz utracił swój pas i przegrał w drugiej rundzie przez duszenie zza pleców. No cóż, ale sama gala była bardzo fajna, Piotr Jan dał świetną walkę. Naprawdę 5 rund totalnej bitwy w oktagonie i Islam Makhachev w pierwszej rundzie w 2 minuty poddał Dana Hookera. Nie spodziewałem się, że to pójdzie tak szybko. Marcin Tybura fajnie się pokazał z Aleksandrem Volkowem, ale jednak ten dominował i wygrał. Kazmat Chimaev już ma bilans 10-0, wygrał w pierwszej rundzie. Magomed Ankalaev wygrał decyzją taką spokojną. Amanda Ribas wygrała przez decyzję sędziów i jeszcze taka fajna rzecz, o, Michał Oleksiejczuk wygrał przez knockout w pierwszej rundzie, co jest bardzo fajną wiadomością dla wszystkich Polaków i w sumie dla dużo fanów MMA też. No i dobra, w sumie to ja wam analizuję poprzednią galę, a tutaj czeka nas kolejna świetna gala, więc od razu przejdźmy do niej po prostu, nie? I zacznijmy od początku karty głównej, czyli Frankie Edgar kontra Marlon Vera. I tutaj faworytem jest Marlon Vera, 1,50 kurs na niego, ale według mnie ten kurs na pewno nie odzwierciedla tego, jak ciężkim przeciwnikiem będzie Frankie Edgar, ponieważ co prawda to prawda, ostatnio przegrywał walki, ostatnio przegrał przez knockout bardzo szybko z Corim Sandtrenem i no co tu dużo mówić, ostatnio idzie mu najlepiej, ale mierzył się on naprawdę dobrymi zawodnikami i przegrywał z samą czołówką aktualnej wagi koguciej, tak, wagi koguciej i nie ma co porównywać do Marlona Very, który mierzył się z zawodnikami z top 15, może nawet spoza top 15. Wygrał z O'Malley'em, ale O'Malley złamał sobie w tę nogę, a wydaje mi się, że normalnie walkę by wygrał. Później przegrał z Jose Aldo, no to tam się źle pokazał bardzo Marlon Vera, Aldo go totalnie wyrozbijał. No i co tu dużo mówić, wydaje mi się, że Marlon Vera przegra ten pojedynek, ale nie jestem na tyle pewien tego, żeby obstawić Frankie Edgara. Znaczy, jeśli ktoś by chciał, no to kurs oczywiście 2,50, myślę, że jak najbardziej do zgarnięcia. Tak mi się wydaje. A jeśli w sumie byście chcieli taką pewną rzecz, pewną, no w miarę pewną, to liczba rund powyżej 1,5 rundy w walce Frankie Edgara z Marlonem Verą, kurs 1,33. Myślę, że warto, na pewno bardziej warto niż stawiać na Marlona Verę, który według mnie przegra. Dobra, idźmy do następnej walki, czyli następna w kolejności będzie Shayna Burgos, tutaj pominiemy, bo tą walkę tak średnio mnie ciekawi. Wydaje mi się, że Burgos wygra, ale nie jestem tego jakoś bardzo pewien. A kurs i tak będzie dosyć spory, więc po prostu idźmy dalej. Justin Gaethje kontra Michael Chandler. I tutaj tak, Gaethje jest bardzo dużym faworytem, 1,57 na niego. I w sumie tego nie rozumiem. 81% ludzi typuje na niego, co jest dla mnie bezsensowne, ponieważ jakie ma mocne strony Gaethje? Mocno bije w stójce, mocno kopie i w sumie tyle. To są jego mocne strony. Parteru nie bardzo umie, Khabib go totalnie zdominował, jak z dzieckiem się bawił. A Michael Chandler ma dobry parter, bardzo dobry ma parter, ma mocne zapasy, więc tutaj na pewno przeważa Chandler w stójce. Chandler tak samo mocno uderza jak Gaethje. Pokazał to nokautując Dana Hookera w pierwszej rundzie. No i wydaje mi się, że stójkowo będzie wyrównany bój i jedyną rzeczą, która idzie na stronę Gaethje'ego, to że on ma mocne te low kicki, a Chandler w dużo walkach miał tak, że już później kuśtykał na te nogi, ale wydaje mi się, że finalnie wygra Michael Chandler i możliwe, że przez ground and pound w parterze albo jakieś poddanie, ponieważ parterowy jest dobry, Chandler, Gaethje jest parterowo cienki. I tak mi się wydaje, że Michael Chandler tutaj wygra, kurs 2,57 możemy sobie dorzucić do kuponu. Teraz przejdźmy do co-main eventu gali 268, czyli Rose Namajunas kontra Welly Zhang. I to jest ich druga walka, jakby coś, jakby ktoś nie wiedział. I ich pierwsza walka wyglądała tak, że bardzo dużą faworytką była Chinka, ale walka się zaczęła i po kilku low kickach Rose Namajunas kopnęła high kicka, którego
Chinka nie potrafiła wyblokować, ani schylić się, ani przyjąć na gardę, tylko przyjęła na szczękę i walka się tak zakończyła. To było bodajże po 30-40 sekundach, więc bardzo szybko. Jednak wydaje mi się, że to jest wypadkiem przy pracy. Bierzmy pod uwagę, że no Chinka jest mocną zawodniką, ona i parterowo, i stójkowo jest mocna i według mnie tutaj wygra Chinka. Jednak nie jestem tego jakoś bardzo pewien. Tak mi się wydaje, że wygra Chinka. Nie mam tutaj takiej pewności jak w walce na przykład Gaethiego z Chandlerem. Jednak mam takie przeczucie, że tutaj wygra Zhang i Paz wróci do niej. Zobaczymy jak będzie, ale tak mi się wydaje. I to może być szybki koniec, więc nie warto obstawiać powyżej półtorej rundy, bo różnie się to może zdarzyć. Także Wally Zhang leci do kuponu i przechodzimy do main eventu gali, czyli Colby Covington kontra Kamaru Usman. Ich drugie starcie. Jest to walka w sumie według mnie zajebista. Ja naprawdę długo czekałem na ten rewanż po ich pierwszej walce, która no, da niesamowicie dużo emocji. Colby walczący 2 czy 3 rundy ze złamaną szczęką. Usman, który w pierwszych 2-3 odsłonach bardzo źle sobie radził. No, cały czas batalia stójkowa, wymienianie się ciosami, dużo kopnięć, dużo jakichś high kicków, ciosów, cały czas coś się działo w tej walce, naprawdę świetnie się to oglądało. Jednak zwycięzcą był Kamaru Usman przez TKO w rundzie 5. I według mnie Usman od tej walki, w sumie najpierw opowiem o Colbym. Od walki z Usmanem Colby przewalczył raz albo dwa razy i to z Tyronem Woodleyem i drugiej walki nie pamiętam, więc chyba raz. No Tyron Woodley widzimy, że nie radzi sobie teraz za dobrze, miał chyba 4 przegrane z rzędu w UFC i został wykopany. A Kamaru Usman od walki z Covingtonem, no jest co wymieniać. Dał 5-rundową walkę z tym, z Masvidalem. Następnie znokautował Burnsa bardzo efektownie i mocno go wyrozbijał. Później znokautował Masvidala, no nie, gdzie to, nikt się tego nie spodziewał. W drugiej rundzie go już znokautował. Myślę, że totalnie nikt się tego nie spodziewał. No i cóż, Usman się bardzo rozwinął od tej walki i tutaj według mnie jest on dużym faworytem. Chociaż jeśli Colby faktycznie mocno trenował, ma szansę wygrać, ponieważ wydaje mi się, że jest on zawodnikiem, który Usmanowi nie pasuje stylem, bo zapasy ma równie mocne jak on. Obaj się wodzą z zapasów i tutaj w zapasach byłaby ciężka bitwa dla jednego i dla drugiego. A stójkowo Colby jest odrobinę lepszy, tak mi się wydaje, od Usmana. Jest szybszy, więcej robi uników i lepiej sobie radzi w stójce, jednak Usman ma kondycję, bardzo dobrą kondycję i ma mocne uderzenie, co też nie pasuje Colbiemu, więc walka naprawdę świetna, ale według mnie wygra tutaj Usman i według mnie będzie to przed czasem. Ale jeśli wygra Colby, to ja będę w sumie fajnie zaskoczony, bo lubię tego zawodnika, zawsze fajnie go posłuchać coś na konferencjach jak odwala albo w wywiadach. No, ciekawy zawodnik, jeśli ktoś nie zna, to warto pośledzić sobie Colbiego. Dobra, więc to by było w sumie na tyle. Jeśli materiał podobał, to weź zostaw subika, nie? Wypadałoby tak, oglądasz tutaj za darmo, to zostaw tego suba, nie? To jest taka darmowa subskrypcja premium. Proszę tutaj kliknąć czerwony przycisk na dole i w sumie lajka, jak się ten materiał podobał. Jak coś wygrasz, to napisz mi w komentarzu super, typy, dzięki. A jeśli przegrasz, to napisz mi, że nie znasz się. No i w sumie to tyle, dobra. Nie będę przedłużał, trzymajcie się, siema. Poza!